chciałabym, żeby ta dekryminalizacja posiadania narkotyku była, że tak powiem, była zastosowana jak najszybciej. W tej chwili około 80 milionów złotych, czyli jest to ogromna suma i gdyby ona była wydawana w inny sposób, czyli ta polityka nasza antynarkotykowa szłaby w innym kierunku, czyli wydawanie przynajmniej części tych środków na leczenie, profilaktykę, redukcję szkód, właśnie występowanie zjawiska narkomanii, no by byłoby znacznie lepiej. Nadszedł czas reformy polityki narkotykowej w Polsce. Poproś prezydenta o podpisanie nowej ustawy narkotykowej. Wyślij maila i dowiedz się więcej na stronie internetowej www.politykanarkotykowa.pl.